Kobieta była niezwykle cenioną artystką, o jej śmierci poinformowała rodzina. Wielbiciele jej talentu są załamani, to wyjątkowo smutne informacje, które właśnie obiegły media. Kobieta zmarła w nocy z 17 na 18 lutego 2020 roku, o jej odejściu poinformowała pogrążona w ogromnej żałobie rodzina. Była wybitną polską artystką. Fani jej talentu są załamani smutnymi informacjami, które obiegły media. To wielka strata dla całego świata artystycznego w Polsce. Kobieta odeszła mając 89 lat. O śmierci artystki poinformowała rodzina w nocy z poniedziałku na wtorek. Zmarła pionierka polskiej awangardy oraz buddyzmu, Urszula Broll. Kobieta była absolwentką katowickiego oddziału krakowskiej ASP, miała 89 lat. To niezwykła postać na polskiej scenie malarskiej. Współtworzyła dwie słynne grupy artystyczne, ST53 i One Iron. O śmierci cenionej malarki poinformowała pogrążona w żałobie rodzina. Urszula Broll w połowie lat 50. poznała innego młodego artystę z Katowic, Andrzeja Urbanowicza. Wzięli ślub, a później wspólnie prowadzili pracownię przy ulicy Piastowskiej 1, która stała się centrum artystycznym Katowic. Przyjeżdżali do niej znani artyści z całej Polski, m.in. Marian Bogusz, Henryk Mikołaj Górecki, Ryszard Krynicki i Julian Przyboś. Później miejsce to służyło również jako prywatna galeria, w której swoje prace prezentowali M. Inne Zygmunt Stuchlik i Henryk Waniek. Kobieta była nie tylko wybitną artystką, ale również prekursorką buddyzmu w Polsce pod koniec lat 60. W pracowni Urszuli Broll powstała pierwsza oficjalnie zarejestrowana w Polsce grupa buddyjska. Małżeństwo wydawało również pierwsze buddyjskie pismo w Polsce, Drogę Zen. Dzisiaj grzeje, 1. Paweł Królikowski przemówił do księdza. Jego słowa wyciskają łzy 2. Mówili, że jest najbrzydszą panną młodą w historii. Teraz wygląda pięknie. Broll rozstała się z mężem i zamieszkała w przesiece w Karkonoszach. Tam skupiła się na rozwoju duchowym i malarstwie medytacyjnym, a do jej twórczości dołączyły pejzaże górskie. W tym roku, w warszawskiej Królikarni, odbędzie się retrospektywna wystawa artystki PT. Urszula Broll. Atman znaczy oddech. YouTube Stowarzyszenie w stronę dziewcząt. Najlepsze newsy dnia. Źródło: Wyborcza. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj PIKIO. Elna.